Katowice pod Krakowem w miniony weekend stały się stolicą myślistwa. Wyjątkowy jubileusz 50-lecia klubu kolekcjonera i kultury łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego przyciągnął łowczych z całej Polski. W trakcie dwudniowego spotkania był czas na rozmowy, tematyczne prelekcje oraz przyznanie odznaczeń, wyróżnień i podziękowań, które z pewnością dodatkowo umiliły ten zacny jubileusz. Klub kolekcjonera i kultury łowieckiej rozpoczął swoją działalność w 1972 roku. Od tego czasu pielęgnuje i pomnaża historyczne wartości łowiectwa, które, jak przyznał Rafał Malec, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego, wpisują się w kulturalny dorobek narodowy. Mamy dzisiaj do czynienia z pięknym jubileuszem. Oczywiście jest to złoty jubileusz klubu kolekcjonera i kultury łowieckiej przy Polskim Związku Łowieckim. Także jest to zacny jubileusz. Uważam, że oczywiście jest bardzo ważna, ponieważ wpisuje się w całokształt działalności Polskiego Związku Łowieckiego i jest to przecież jakiś nasz dorobek kulturowy w ogóle całego narodu, ponieważ łowiectwo od najdawniejszych czasów wpisuje się ściśle w całą kulturę naszego państwa. Odgrywało ogromną rolę na przestrzeni dziejów w literaturze, w malarstwie, w rzeźbie. Sami znamy przecież cytaty z pana Tadeusza z Popiołów, gdzie ogary poszły w las, ze słynnego polowania na niedźwiedzia w panu Tadeuszu. Także można by tutaj było mnożyć dzieła Kosaka, Fałata i obecnie Szunia, takiego współczesnego malarza, który w sposób wspaniały przedstawia sceny z przyrody związany z łowiectwem. Prezes klubu kolekcjonera i kultury łowieckiej Marek Stańczykowski przypomniał, że klub po kilku latach przerwy reaktywował się w 1994 roku. Wtedy właśnie pojawił się pomysł, aby zrobić w całej Polsce klubowe oddziały, które pozwolą dotrzeć do większej ilości pasjonatów myślistwa. Dotrwaliśmy do złotego jubileuszu 50-lecia. Klub został zawiązany w 1972 roku. Część założycieli klubu, właściwie jedna osoba żyje w tej chwili, Witold Sikorski, który ma 94 lata, ale ze względu na stan zdrowia nie mógł tutaj przybyć. On był jednym z inspiratorów założenia tego klubu. Po kilku latach klub się niestety jakoś rozsypał. I w 1994 roku powstała grupa inicjatywna, klub się z powrotem zorganizował i powstał pomysł zorganizowania oddziałów klubu w Polsce, co się bardzo sprawdziło. Zostać kolekcjonerem może każdy, jednak prezes klubu podkreśla, że to musi być człowiek z pasją, a takie hobby nie należy do tanich. Jak dodał Marek Stańczykowski, tu nie chodzi jedynie o myśliwskie trofea, ponieważ klub działa na kilku płaszczyznach. 20 parę dziedzin jest takich, z którymi zajmują się kolekcjonerzy. Dzielą się na pewne grupy, jak filateliści, faleryści, czyli oznaki, bibliofile. No, jest jeszcze inna sztuka, czyli brązy, srebra, obrazy, trofeistyka. Więc są pewne działy. No, tego jest tak dużo, że po prostu człowiek musi czasem panować, żeby nie popaść, bo nie da się wszystkiego kupować, nie można wszystkiego kupować nawet. No i tak brniemy w to wszystko. To są ludzie z pasją, to nie mogą być tacy ludzie. Tu się znajdują ludzie, którzy naprawdę poświęcają się do głębi w tym kolekcjonerstwie, no bo przecież z reguły to są emeryci, renciści. Młodzi ludzie też są, ale młodzi ludzie są pochłonięci kształceniem się, zdobywaniem kariery i wśród tych młodych nie jest tak łatwo, żeby coś zorganizować. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w kościele 10 tysięcy męczenników w Niepołomicach, po której wszyscy uczestnicy przeszli do sal Zamku Królewskiego, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. W tej części wręczono odznaczenia i wysłuchano dwóch tematycznych prelekcji o kulturze łowieckiej i podsumowaniu ostatnich 50 lat działalności klubu kolekcjonera.
Miłym akcentem tej uroczystości było również wspólne zwiedzanie wystawy kolekcjonerskiej, która cieszyła się dużym zainteresowaniem przybyłych gości, wśród których znalazł się Dawid Szymański, przedstawiciel Tarnobrzeskiego Oddziału Polskiego Związku Łowieckiego, który przyznał, że myśliwym jest od kilku lat i przez to może realizować swoje pasje i pomagać, ponieważ jak mówi, myśliwi to ludzie dobrych serc. Bardzo ważne tak dla nas, dla myśliwych, takie święto jest 50-lecie właśnie kultury łowieckiej i właśnie jesteśmy tu po to, żeby wspierać się w takim czasie, że po prostu wspólna pomoc, wspólna pasja i razem niesiemy pomoc i ludziom i też przede wszystkim sobie. Pasję trzeba mieć, dobre serce, bo takich ludzi mamy. Pomagamy również dzieciom, robimy prezenty dla domu dziecka, różne wycieczki, różne kolonie. Wystawę kolekcjonerską, podobną do tej prezentowanej na poszczególnych ujęciach, będziemy mogli niedługo obejrzeć również w Tarnobrzegu, gdzie przygotowywane jest odpowiednie dla niej miejsce. Obecnie znajdujemy się akurat na zamku w Niepołomicach, jak widać, przepiękne miejsce. I taka ciekawostka, że łącznie z całym klubem kolekcjonera, również taka sala będzie dostępna również w Tarnobrzegu w najbliższym czasie. Jesteśmy już na właśnie tej drodze dopięcie tych wszystkich szczegółów, że będzie na pewno w Tarnobrzegu nasz oddział klub kolekcjonera i również będziemy mogli po prostu pooglądać z klubu kolekcjonera, czyli jakieś zwierzątka, odznaki, odznaczenia, stare fotografie dziadków, pradziadków, po prostu wszystko związane z łowiectwem. Dwudniowe spotkanie w Niepołomicach zakończyła jubileuszowa gala oraz giełda kolekcjonerska. Z myśliwskim pozdrowieniem, Katarzyna Kaszluga, STV Info.